I na samym początku, jak zakładaliśmy fundację, to mi się wydawało, że sprawa jest prosta. No, przychodzi ktoś, mówi, dzień dobry, drodzy państwo, nie mam nogi, a my mówimy, no to siup, zbieramy kasy, masz pan nogę, idź pan w świat. Ale się okazuje, że to nie jest takie proste, że jak to w fundacji mówimy, czasem jest tak, że łatwiej jest komuś wypełnić rękaw czy nogawkę dobrej jakości protezą, niż wypełnić komuś głowę chęcią do życia, czy właśnie poczuciem własnej wartości. I to jest tak naprawdę dużo taka cięższa praca. Też się uczę tego, nie wiem, jakie wy macie doświadczenia osobiste, nie wiem, w wolontariacie, w pracy na rzecz drugiego człowieka, że ja zawsze tak miałem, że się tak bardzo napinałem, żeby w ogóle być taki super mądry i każdemu człowiekowi potrafić doradzić, nie? Tak mam czasem w życiu, że spotykam ludzi, którzy opowiadają mi o różnych swoich trudnych doświadczeniach, o jakichś tragediach. Ja zawsze się wtedy napinam, żeby tak tu teraz wzbić się na wyżynę elokwencji i coś tutaj złotą radę rzucić, nie? Za każdym razem się łapię na tym, że czasem to nie jest potrzebne, że czasami jest tak, że wystarczającą formą pomocy jest obecność, jest towarzyszenie drugiemu człowiekowi. Czasem wystarczy komuś pokazać, że w całych tych trudnościach, w całych tych jakichś błędach, które popełnia, że ja cię akceptuję takiego, jakim jesteś, że dla mnie jesteś w porządku, jesteś wystarczający. I czasem to jest wielka lekcja. Mam taką znajomą, o której też rozmawialiśmy, taką Albertynkę, siostrę Teresę, która pracuje z osobami bezdomnymi. I ona kiedyś powiedziała takie ładne zdanie, że ktoś jej zapytał właśnie, bo ona pracuje w kuchni brata Alberta, ktoś jej zapytał, no to wasz jeden taki punkt kuchni brata Alberta, ilu osobom dziennie pomaga, ile tam dziennie wydaje posiłków. I ona mówi, kochani, hola hola, jakby w liczbach to będzie dużo, nie? Jeden punkcik wydaje, nie wiem, 300, 400 posiłków, mamy tam kilkadziesiąt babeczek, które mieszkają właśnie w domu dla samotnych kobiet, nie? Ileś tam kompletów, nie wiem, ciuchów, innych rzeczy, ale to są liczby. To jest jakaś statystyka. Ważne jest to, żeby dla każdej osoby, która do nas przychodzi z jakimś problemem, teoretycznie nie wiem, po pieniądze, po ubranie, po zupę, ale tak naprawdę przychodzi po coś dużo istotniejszego. Przychodzi po to, żeby w naszych oczach zobaczyć odbicie swojej wartości. W naszych oczach przypomnieć sobie, że każdy z nas ma niezbywalną godność. Absolutnie każdy. To jest coś, po co tam przychodzą ludzie. Pod różnymi pretekstami. Do nas ktoś przychodzi po protezy albo po rehabilitację. Do kogoś innego jeszcze, nie wiem, teoretycznie w jakiejś innej sprawie. Ale naszą najważniejszą misją jest pokazywanie tego właśnie, że każdy człowiek jest wartościowy. Że życie każdego człowieka ma wielki sens. I to jest coś tak naprawdę dużo trudniejszego. My się od 10 lat w fundacji uczymy tego, co to znaczy sensownie pomagać. Jak sobie co jakiś czas robimy w składzie zarządu takie spotkanie i zadajemy sobie pytanie właśnie, jak my chcemy pomagać, to pytanie jest coraz trudniejsze. Naprawdę jest coraz trudniejsze. Kiedyś mi się wydawało, że to jest bardzo łatwa rzecz, ale to jak pomagać mądrze, sensownie, to, no, to jest naprawdę, nie jest nic łatwego.